dzisiaj chcielibyśmy potańczyć ze wszystkimi tutaj w Nowej Hucie. Chodźcie do nas, zapraszamy. Nie trzeba nic umieć, my wam wszystko pokażemy. Krok, który za nami powtórzycie. Panie zaczynają od prawej nogi, panowie od lewej. Szybki, szybki, wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny, wolny. Skoro już potrafimy przenosić ciężar ciała, to spróbujmy sobie zrobić pierwszy obrót. To samo. 5, 6, 7 i szybki, 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 wolny, wolny. Szybki, idź ode mnie, wróć. Obrót, szybki, szybki, powrót. Hop. Brawo. Teraz popatrzcie, łapiemy się i śpiewamy. 5, 6, 7 i szybki, szybki, krok, klaśnij, krok, stój. Dobrze. Brawo. A wy spróbujcie zrobić wszystko to, czego się nauczyliśmy dzisiaj, dobra? Gotowi? Jesteśmy, proszę Państwa, w Muzeum PRL-u, które stoi przed szansą stworzenia, myślę, że znaczącego ośrodka muzealno-edukacyjnego. Ja od razu tu podkreślę to słowo edukacja, dlatego że Muzeum PRL-u, które było przez lata w organizacji, ten czynnik edukacyjny dla niego był bardzo ważny i to przykładem są to dzisiejsze nasze spotkania, ale przecież nie pierwsze. Ale pytanie podstawowe brzmi właśnie, jakie to muzeum po przebudowie, po aranżacji wnętrza ma być. To jest według mnie najgorsze, co nas może spotkać, jeżeli my zrobimy Muzeum PRL-u i nazwiemy go Muzeum Nowej Huty. PRL jest bardzo mocno negatywnie odbierany. Nowa Huta ma straszną łatkę i czarny PR w całej Polsce, z którym wszyscy się tutaj staramy walczyć, że tutaj jednak nie jest tak najgorzej. Jeżeli my na podstawie Nowej Huty będziemy tylko o PRL-u opowiadać i będziemy mówić o właśnie o tych wszystkich złych rzeczach, no to niestety, ale obawiam się, że w przypadku nowohucian, ludzi związanych z Nową Hutą, to muzeum nie będzie miało zbyt wielu fanów. W Hucie mieszkam od 1953 roku. Hutę kocham, bo to jest piękne miasto. Uważam, że to muzeum, które tu ma, że tak powiem, być przekształcone, bo ono istnieje, to powinno się nazywać Muzeum Nowej Huty. Proszę Państwa, kiedy to w 2008 roku otwieraliśmy to pomieszczenie, wchodziliśmy do tych pomieszczeń, kiedy uruchomiliśmy pierwszą wystawę, kiedy przyszli mieszkańcy Nowej Huty, to powiedzieli pierwsze. To jest nasze muzeum. To jest muzeum mieszkańców Nowej Huty. Oni tego nie kojarzyli z PRL-em. Oni kojarzyli to z dzielnicą, które wyrośli, wychowali się, uczyli się, zdobyli wykształcenie i oni to kojarzyli jako swoją cząstkę swojego życia i swoją cząstkę swojego mieszkania. Tu mieszkam od urodzenia. W tym domu się urodziłem 17 lutego 1938 roku. Ta nasza miejscowość nazywała się niegdyś Kępa Grabska. Należeliśmy po terytorium Węgrzce Wielkie, Grabie. Później nas przeniesiono do Nowej Huty w 1972 roku. Przecięła nas Wisła, która w rzeczywistości połączyła domy. Jedne zostały z prawej strony brzegu, drugi z lewej. Myśmy pozostali po lewym brzegu Wisły.
No i także mieliśmy tutaj ten prom, który w rzeczywistości my się komunikowali ze stroną prawą na lewą. Do szkoły rzeczywistości i do kościoła przewoziliśmy się przez łódkę. Łódką przewoziliśmy się do kościoła i do parafii naszej, bo to było grabie parafia z prawej strony rzeki. Czy pogrzeby, czy śluby, czy coś jakoś, tośmy się wszystko przedstawiali przez prom. No, na Wisłę kąpało się we Wiśle, przechodziło się, jak nie było łódki, płytka woda, pozdjęło się portki i wszło się tarkarnister na plecy i przez wodę. No bo była woda płytka, ciepło w lecie. No, a jak przyszedł mróz, chodziło się do szkoły, to Wisła zamrzała. No tośmy przechodzili przez Wisłę, przez lód. Do każdego się gniazda człowiek przyzwyczaja, jak i kura na jajku, jak to mówiąc. No, tu jest cicho, spokojnie, nad wodą, odpocznie człowiek ze wszystkim. Tylko nie lubię łowić ryb, bo bym sobie kupił wędkę, ale nie kupuję wędki, bo nie mam do tego pociągu.